Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 19 Ultimate Team, seria Road to Glory. Dzisiaj przed nami czas na kolejny odcinek i naprawdę będzie się działo, bo robimy sobie kolejne wyzwanie o zawodnika Team of the Season. Jestem ciekaw, kogo uda się ciekawego trafić. W tym momencie, kiedy nagrywam ten film, nie mam jeszcze 100 tysięcy subskrypcji, także powoli, jeszcze tysięcy zostało, więc wszystko w waszych rękach. Pod spodem przycisk subskrybuj i ciśniemy po 100 tysięcy na tym kanale, na głównym kanale. Może kiedyś będzie milion, mam nadzieję, że się uda. Jeśli jeszcze chodzi o główny kanał, to zobaczcie sobie ostatni odcinek, gdzie z Kamilem postrzelaliśmy sobie rzuty karne na 10 różnych sposobów. Jestem ciekaw, czy odgadniecie wszystkich właśnie zawodników, który strzela właśnie takim stylem rzuty karne. Zobaczcie sobie to, możecie sobie na spokojnie sprawdzić. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Jak widzicie, SBC sobie już wykonałem, także co trzeba było zrobić? Ocena zespołu 80, zgranie 70 i 11 zawodników w składzie, więc naprawdę dość tanie to wyzwanie. 7 tysięcy zapłaciłem za te wszystkie karty, nie miałem żadnej karty w klubie, więc jeśli macie jakieś takie karty, to bez problemu za darmo zrobicie sobie to raz, dwa. Oczywiście jest to gwarantowana karta Team of the Season z Ligi Arabskiej. No i pewnie jak widzieliście, jest kilku fajnych zmienników, których będzie można właśnie tutaj wyłapać. Jest karta oceniona na 91, ten napastnik, który byłby super zmiennikiem, ale zobaczymy, kogo ja tutaj będę miał ciekawego, więc przejdźmy sobie już do otworzenia tej paczki. Tak na początek dajcie znać, czy wy zrobiliście to wyzwanie i też kogo trafiliście. No jeśli macie ikony, to nawet mogliście trafić zawodnika, który może grać w waszym podstawowym składzie, bo kilka kart naprawdę jest grywalnych. Jeśli chodzi też o moje Foot Champions, udało mi się wbić Golda 2 po tym naprawdę słabym moim rozegraniu Foot Champions w sobotę, kiedy totalnie nic mi nie wychodziło. W niedzielę już było lepiej, czyli w piątek i w niedzielę. W piątek miałem bilans 7-3, w niedzielę też miałem 7-3, tylko ta sobota nieszczęsna. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Otwieramy w takim razie paczkę i zobaczmy, co będzie w środku, jaka karta. Oczywiście jaka liga, to już wiemy. Wiemy też, że to będzie niebieski zawodnik. No i tylko jaki overall. SPD, i to nie jest raczej piłkarz, którego ja chciałem. To jest Kano 83. No czy on będzie zmiennikiem u mnie? Raczej nie, mam Emre Chana jeszcze. Jeden z gorszych trafów chyba, jaki mógł być z tym SBC. No zobaczmy, jak to wygląda. Jest dość wysoki, 3 gwiazdki słabszej nogi, 3 gwiazdki sztuczek, wytrzymałość też spoko i siła. Ale, no nie wiem, siła strzału 93, zobaczymy, no może go wpuszczę kilka razy. W tym momencie możecie zobaczyć, kogo ciekawego mogłem trafić, no i liczyłem na tą kartę właśnie, no wiadomo, 91 byłaby najlepsza, no ale było jeszcze kilku fajnych zmienników, nie ma sensu już robić tego SBC jeszcze raz, bo już mógłbym sobie kupić tych niektórych zawodników, bo oni kosztują po 20 tysięcy. Więc no cóż, ciekawostka taka, SBC zrobione. Jestem ciekaw, czy takie SBC właśnie pojawi się z zawodnikami z Premier League, bo byłoby super. Mamy więc naszego drugiego zawodnika Team of the Season w moim klubie. Wędruje na ławkę rezerwowych. No i zobaczcie sobie, Emre Can wydaje mi się, że lepiej się prezentuje, jeśli chodzi szczególnie o statystyki w defensywie. Możecie sobie to wszystko porównać teraz na spokojnie. W przyszłości możliwe, że ten Emre Can też będzie przepalony, tak samo jak Kano. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentowało. Tym składem grałem sobie Foot Champions i naprawdę jestem zadowolony z obrony i szczególnie polecam wam tego gościa, czyli Eder Militao, bo jest naprawdę, naprawdę kozacki. I zobaczcie sobie na jego statystyki, te, które są najważniejsze według mnie, czyli przyspieszenie. To jest bardzo odczuwalne, bo szybko doskakuje, szybko też dobiega do zawodników. To jest naprawdę ważne. I do tego jego zwinność, czyli 81. On nie jest takim klocem biegającym po boisku, tylko naprawdę ta zwinność jest odczuwalna. Wiadomo, skoczność, wytrzymałość, siła, agresja, przechwyty, to wszystko ma bardzo spoko i będę chciał kupić jego kartę, tą Future Stars 87, bo wygląda naprawdę kosmicznie. Jak sobie go porównacie z tym Felipe, teraz wam jeszcze może pokażę, bo często o to się mnie pytacie, dlaczego nie wybrałem sobie Felipe Team of the Season. Jak zobaczymy sobie na Felipe Totsa, pamiętajcie, Militao ma 81 pace'a, przyspieszenie, przepraszam. Przyspieszenie u Felipe to 65 i zwinność 58. To jest właśnie taki klocek biegający po boisku i zdecydowanie wolę poczekać i kupić sobie tego właśnie Militao. Jakbyście pytali, jak broni Alisson, u mnie naprawdę bardzo spoko na razie, więc jestem zadowolony. Nawet nie powiem wam, że chyba lepiej niż Thibaut Courtois, ale teraz zagrajmy sobie jakieś spotkanie, bo tak się rozgadałem na początku. Zobaczmy na skład mojego pierwszego przeciwnika w dzisiejszym odcinku. Co my tutaj mamy? Oho, ale pomieszane wszystko. Zgranie 75. Nie wiem, dlaczego.
co? Dlaczego on tak to połączył wszystko? Aj, spalony. Szkoda, bo byłoby 1-0 już w drugiej minucie spotkania. Wydaje się, że mój przeciwnik gra trójką w obronie, co ciekawe. No zobaczymy. No nie chcę go też lekceważyć, bo wiecie, jak to się później kończy. Costa z lewej nogi. Jeszcze będzie dobitka Martiala, czy też nie? Co to było? Co to za przyjęcie? Antek. Piękne podanie. Jeszcze Mbappé. I w ostatniej chwili bramkarz mojego przeciwnika ratuje go przed stratą bramki, ale... Ajajaj, no to powinna być bramka według mnie. To powinien być gol. Ojojojoj, widziałem jak ta piłka na Neymara ładnie, idealnie na główkę do niego podążała i myślę sobie, no nie, no to z tego to już musi wpaść bramka, ale jak widzicie jednak nie. Dlatego dalej trzeba kombinować. Po pierwszej połowie to powiem wam, że taki mecz bez historii. Oddałem dwa strzały celne na bramkę mojego przeciwnika. Mój rywal ani jednego celnego strzału na moją bramkę i tak na razie to wszystko toczy się gdzieś tak w środku pola. No niby on nic nie gra, ten mój rywal, ale boję się, że za chwilę to będzie jedna akcja i od razu będzie bramka dla niego. Tradycja. Widzę, że po prostu dalej się to trzyma. Ci, którzy byli na live ostatnio, to wiedzą o co chodzi, ale biłem jakieś rekordy po prostu trafiania w słupek i widzę, że nadal dzisiaj jest to samo. Jak widzicie, mój przeciwnik nie ma tego problemu. To jest pierwszy jego dobry strzał na moją bramkę. To jest to, o czym wam mówiłem. Dlaczego to nie chce wpaść? Tak ładnie to wszystko próbuje rozegrać. No i nic. No nie. Próbowałem to przelobować. Zobaczmy jeszcze. No nie wierzę w to, Neymar! Come on! Co to jest za mecz? Dlaczego to nie wpada nic? Lozano i patrzcie, broni Castells. Nie wiem, no ten mecz jest jakiś zaczarowany. No, robię co mogę, ale jak widzicie, wszystko na marne. Jest, w końcu Baluta! 1-1. Nie przechodzę teraz na normalne ustawienie, tylko dalej gram ofensywnie. Tylko trzeba obronić teraz tego kick-offa. Już widzę, że piłka się odbiła. I mamy koniec tego spotkania. Tylko remis, ale wydaje mi się, że nawet pewien, że mój przeciwnik miał mniej skill pointsów, więc dostanę pewnie ujemne punkty, a brakuje mi jednego punktu do awansu do drugiej ligi. No co za spotkanie w ogóle. Sami widzieliście, jak to wszystko wyglądało. Zobaczmy, remis, oczywiście tutaj jakieś punkty w kwalifikacji do Food Champions, co jest nieistotne. No ale zobaczmy dalej i patrzcie, tutaj będą jeszcze podsumowanie oczywiście punktów. Spróbuję wbić w tym tygodniu pierwszą rangę przed nagrodami, to byłoby naprawdę spoko. No i ile? Dlaczego nic nie było pokazane? Halo? Nic nie otrzymałem? 1699, tyle samo miałem przed tym meczem. Zero punktów? Zobaczmy więc na skład mojego drugiego przeciwnika. Ojojoj. No i patrzcie, to jest różnica. Ale to jest skład, z którym naprawdę ciężko będzie mi wygrać. Jeśli on będzie grał dobrze, to mam spore problemy w tym momencie. Pięknie to zrobił Neymar, ale w ogóle fajna akcja mi wyszła. Obróciłem się w dobrym momencie i wychodzimy na prowadzenie 1-0 tuż zaraz po rozpoczęciu tego spotkania tak naprawdę. Costa i po krótkim, tak jest, widziałem jak bramkarzem się przesuwał na długi, 2-0, czyżby to był rage quit? No nie, no takim składem to nie wyjdzie, nie ma szans. No ale dobra, na spokojnie, jakieś zmiany robi, lecimy dalej, lecimy po swoje, teraz jest 2-0, ciężki moment w meczu, jak wiecie, trzeba przetrzymać przede wszystkim kick-offa, a później bronić się, bo jak strzeli pierwszą bramkę, to już zaczynają się schody, o, ale teraz głupie wybicie moje. Spalony czy 3-0? Chyba spalony.
Chyba niestety spalony, ale fajne podanie do Martiala. Ładnie ta akcja wyszła. Znów dragback zadziałał tak jak powinien. No tylko zabrakło tutaj niestety troszkę szczęścia przy tym podaniu, żeby nie było tego spalonego i wszystko byłoby ok. Słupek! Kolejny słupek! Douglas Costa pięknie, 45 minuta, ładnie wjechał w pole karne. No i nic z tego. Ale to zagrali, ale to rozegrali. Nie! No hit! No to jest kurde hit! Co? Mój przeciwnik jak to zobaczył, to aż wyszedł. Ja chyba też wychodzę. To są jakieś jaja. Nie, dajcie mi zobaczyć, będzie powtórka tej akcji w ogóle, zobaczmy. Słupek, tak, to jest to. Nie, to jest akcja Douglasa Costy, to inaczej. Czyli nie było tego drugiego. Jest potwierdzenie punktów, to co najważniejsze, czyli 1700 punktów. Dlaczego? Nie, dlaczego? Myślałem w ogóle, że jestem w trzeciej lidze, a nie w drugiej. Coś tutaj sobie poknąciłem w takim razie. Okej, czyli spadek jest od 1650. Aha, czyli ja dobiłem 1700 i później delikatnie pewnie spadłem o kilka punktów, dlatego miałem poniżej. Dobra, fajnie byłoby wrócić do pierwszej ligi, to na pewno by mnie cieszyło. Na razie tutaj jeśli chodzi o rangę, to utrzymuję się na dobrym poziomie, więc będę sobie to obserwował, będę dogrywał jakieś spotkania, to na pewno. To co muszę jeszcze zrobić, to zrobić sobie wypożyczonego Firmino, który będzie mi potrzebny do tego, żeby zrobić właśnie to wyzwanie. Czyli strzel bramkę piłkarzem wspominkowym. Na 10 spotkań wypożyczony jest Firmino. I tak, strzel gola piłkarzem wspominkowym w 3 różnych meczach w Rivals. Fajne jest to, że zmienili, że już nie trzeba wygrać tych spotkań, więc wystarczy mi bramka i będzie spoko. No i to sobie muszę zrobić, czyli asystuj w Squad Battles 10 razy piłkarzami z USA na poziomie minimum zawodowiec. Więc tu mamy jednego swapa, tu mamy drugiego do zrobienia. Trzeci jeszcze, o tu właśnie był. Strzel w Squad Battles 8 goli srebrnymi piłkarzami na poziomie minimum nowicjusz. To można tak naprawdę w jednym meczu zrobić. Ci, którzy zbierają karty FootSwap i chcą zebrać wszystkie, pamiętajcie o tym, że trzeba zrobić właśnie tutaj jeszcze w Squad Battles minimum srebro 3 na koniec właśnie tego tygodnia, który zaczął się dziś. No i dostaniecie wtedy kartę FootSwap, więc to jest ważne, żeby to jednak obserwować, śledzić, jak chcecie mieć wszystkie karty. Zresztą na Footbinie już wam mówiłem kilka razy, że jest fajne miejsce, gdzie można sobie to sprawdzać, także też polecam. Ja zawsze sobie tam patrzę i zaznaczam, które wszystkie już mam zrobione, które są w trakcie. Naprawdę fajna opcja. Podrzucę wam to w komentarzu, już mówiłem o tym, ale wrzucę jeszcze raz. Na koniec tego odcinka pokażę wam jeszcze moje wytyczne, taktyki. Pytaliście się mnie o to właśnie podczas ostatniego Foot Champions. Chcielibyście spróbować sobie pograć właśnie na moich taktykach, więc nie ma problemu. 4-5-1 formacja to jest formacja przed meczem. Oczywiście w trakcie meczu to jest 4-2-3-1. No i tutaj jest zrównoważone to, więc na to też nie patrzcie w ogóle. To jest moje główne ustawienie, którym ja gram, czyli formacja właśnie 4-2-3-1. Matuidi i Kante na defensywnych, reszta tak jak widzicie ułożona. Tak wyglądają taktyki, możecie sobie zatrzymać na spokojnie to wszystko ustawić. Próbowałem grać też na, tutaj z tym gry w ataku, próbowałem grać na szybkie konstruowanie akcji. Ale niestety zauważyłem, że są dziury w obronie, więc trochę mi się to wszystko rozjeżdżało. Jeśli chodzi o wytyczne też, to możecie sobie na spokojnie pozatrzymywać. Ja wam tutaj to wszystko tak przejdę, żebyście widzieli jak to się prezentuje. I naprawdę gra mi się teraz o wiele lepiej niż wcześniej. Myślę, że teraz to już jest kwestia po prostu ulepszania samego siebie, mojej gry i ulepszania tego składu. I myślę, że będzie spoko. Jak przegrywam, ale tak z 2-0 daję sobie, gram sobie wtedy ofensywnie. I to jest formacja 4-1-2-1-2 drugi wariant. Tak wygląda wtedy moja taktyka. Więcej pressingu, szybkie konstruowanie akcji właśnie. No i jeśli chodzi o wytyczne, to tutaj mamy coś innego. Nie ustawiam tego też w taki sposób, żeby wszyscy biegli do przodu, bo jednak no to jeszcze nie jest taki moment spotkania, gdzie rzucam wszystko i cisnę po prostu do przodu, czyli to nie jest full atak, ale już taki zdecydowany atak. No i zobaczcie sobie później jeszcze 4-2-4 formacja, tu już wszyscy do przodu, jak już trzeba odrabiać ostatnie minuty spotkania, no to tak to wszystko się prezentuje. Jeśli chodzi też o moje wytyczne, to możecie sobie na spokojnie, tak jak powiedziałem, zatrzymać, zobaczyć i wszystko wtedy macie.
Także no cóż, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się kolejnym razem już jutro. Teraz już te odcinki będą regularnie o 16, więc spokojnie możecie czekać jutro na kolejny odcinek. Jeszcze muszę dać kontrakt tutaj dla Van Dijka. To byłoby na tyle. Pamiętajcie, nie strzelajcie w słupki. To jest niedobre. Trzymajcie się, na razie i piona.